hit. Ej, dzień dobry, cześć i czołem. Cześć Samuel, cześć Placku, cześć Sebastianie. Co masz na myśli przez kiedy 35%? Nie przypominam sobie żadnych 35%. A jeżeli jakieś były, to nie wiem, czy chcę o nich pamiętać. Było 45%, to na pewno, ale o tym też nie chcę pamiętać. Mogę zapytalibyście się mnie pewnie, czy to nie jest tak, że nie wiem, przejada mi się bardzo intensywne granie w Persona, a potem bardzo intensywne granie w SMT i odpowiem wam, że absolutnie, ani trochę. Jakkolwiek nienaturalnie może to nie brzmieć. Persona 3 sama się nie przejdzie i w ogóle. Chama też ja, nice. Jedyne co to muszę pamiętać o tym, że te gry się jednak różnią na tyle, żeby się nie zajebać w akcji przypadku. No egzamin, ja to nie umiem procenty, co najwyżej głosowe greckiej literki. A po co ci procenty, panie? Jedyne procenty jakie są potrzebne to te wypite po zdaniu egzaminu, right? Right? Wy byliście na to podatni, prawda? Yep. Jednocześnie nie mam za bardzo czego więcej im rzucić. To mnie niepokoi. Moje party nie jest stworzone do tej walki, to na pewno. Sfinks jeszcze jak cię mogę, ale cała reszta? Boże, on jeszcze żyje? Procent jest procent dla gier, nie wiem co daje grać, albo nie mogę sobie znaleźć chęci. Czasami też tak mam, że jak coś skończę, to potem za cholerę nie jestem w stanie się zabrać za coś kolejnego. Okej, że pod to jest, tak miałem. O, to zaczynamy. Grubej do Davida. Well then. Rozumiem, rozumiem. Zacząłem nadawać... Ryan, zgaduję, że masz na myśli Freedom. Ja staram się być na bieżąco, czasami tam dzień czy dwa sobie odłożę oglądanie, ale tak to jestem praktycznie na bieżąco. Nie jestem aż tak wielkim fanem, jak ludzie się rozpisują, że to jest jedno z najlepszych anime w historii w ogóle. Ale jednocześnie je lubię. Mi to Sunday Impossible Bad Puff jest faktycznie kurde trudne. Kto by pomyślał?
w grze, która opiera się na buffach, a nie korzystanie z buffów stanowi problem. Ten ma buff udań faktycznie bije. Boję się zapytać w sumie, jak to będzie gdzieś tam na dalszych buffach. Bo mam flashbacki do tego, jak Nocturne grałem na SPR. Rejkwie. Gdzie jeżeli dobrze pamiętam, to próbując pobić Kagutsu, czyli on chyba miał wtedy minus 4 ataku, a ja miałem 0 obrony i dostałem za 1000 obrażeń. Więc zastanawiam się, czy podobnych sytuacji nie będzie. Szczerze mówiąc, nawet bym się nie zdziwił specjalnie. Na co wy byliście podatni, powiedzcie mi. Fizyczny ogień, czy... albo Hama. Czyli mogę po prostu Judgment Lightning sprzedać. O mój Boże, moja mana. Jak to jest mieć manę? Nie wiem, nie znam. Jesus. Wspominałem, że uwielbiam grać protagonistów pod magię w tym... w Apokalipsie. Absolutna kurwa katastrofa, Jesus Christ. Kto to wymyślał? Specjalnie nie byłem tylko po to, że miałem Mediamy i Recovery Boosta. Da się sensownie zrobić Mediamy na tym poziomie, czy to jest dosłownie na zasadzie a dobra chuj, będę level upował, aż skill się zmutuje w to, co trzeba. I oczywiście nie mówię tutaj o hasłowych demonach, bo to jest oszustwo. Jeżeli używasz hasłowych demonów, to spierdolisz tej rana i nie powinieneś się tego przyznawać. Nie używam hasowych, no ja myślę. Nie podejrzewałbym cię o takie oszustwa, ale jednocześnie wolałem się upewnić. Chyba nie chciałem to powiedzieć od razu. O boy. Okay, no to może ty badałeś wersję Demonic Bogobosej przez wiele starców. Hallelujah. A co miał właśnie, bo nie pamiętam, co miał w sercach. Nie będę kłamał, już dawno grałem w wydukce. Bro, what are you doing, bro? Chyba to się wychodzi, wychodzić na razie nie chcę. Tylko jedna gambuch. No tak. Do czego sprowadza się granie w Reduxa? Gunę. Tutaj można przez taki właśnie teoretycznie. Zostawię coś tu na dole. Boję się tutaj przez te drzwi. Żeby mnie to nie wyrzuciło gdzieś tam do tyłu. O ja tak patrzę, jak wejdę w te drzwi, to gdzieś mnie wywali. Nie to gdzie chcę. No, nieważne. Okej, okay, armia Lotsfera. Fortuna się uczy na 20. Jesus. Okej, jestem za bardzo skrzywiony personą. Gdzie Mediaramy dostawałem bliżej 50. Dobra, tu mogę sobie wyciągnąć najlepszego przyjaciela, absolutnie nikogo. Navarre has arrived. Literalnie nikt nie pytał Navarre. I teraz mamy tam jakiś zawód sądu jeszcze. O ty kurwa. Bardzo niefajny zestaw, nie będę kłamał. No dobra,
No co z tobą robimy? Przypomnij mnie, ty byłeś na zam podatne i na nic więcej co mam doskonale. No tak. To jest tak zwany... Nie mam zielonego pojęcia, czego innego się spodziewałem. Kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości? Gunę. Dobra, Murmur, coś ciekawego. Maziodain. Nice. Maziodain nie jest mi jakiś bardzo przydatny, ale niech będzie. Dobra, teraz to muszę uważać na to, co robię generalnie. Czy jakiś demon zespawnował? Którego dodatku potrzebuję do questa, to mogę go spróbować pobić. Cerber. O, pożałuję tego. Cześć, Cerber. Owszem. Aługa? Aha, rozumiem. To bardzo intensywna aługa się zadziała. Au. Odejdziesz. Dobrze, zaczyna się ta walka. Na pewno będę chciał jeszcze raz pogadać. Nie może zaufać. No dobra. Cześć, serwer, witam. Masz się do sobie na miseczach jest zabawną opcją. I mean, gazda z pysą trochę zauważyłem, że efekty statusowe potrafią zaskakująco dobrze działać. Podkreślenie słowa zaskakująco, bo tak to nigdy z nich nie korzystałem. Mogę fajny mech, że jeżeli się tak tutaj demona w trakcie walki, to on dołącza do party. W sensie do walki z automatu. Wejdę jako hejtola, to jeden z wyjątków. Hej, może on też się da, to? Dzięki za Lifestone'a. To nie, także sprawy ze Stone Bulletem. Właśnie kojarzę, że jeżeli ktoś chce sobie kompletnie wywializować grę, to bierze Stone Bullety. Dobra, teraz tak, Murmur już ma wszystkie skille, więc jego... Boże, nie to. Revival, Beatbird, whatever. Kudlak jest absolutnie bezużyteczny, ale wróci do party. Dobra, czy ja chcę tędy próbować przejść? Nie, bo to mnie tu rzuca. Pytanie, czy tam... Właśnie zastanawiałem się, czy tam będzie otwierało... Czy jak otworzy to, czy demony wskazała? Kudlak jest nikt byli z węgiel. Wydaje mi się, że nie. Znaki zapytania. Wziąłem serek. A, tak, to widziałem akurat. Zatrzymałem plotki. Podobno. Wow. Mam dobrą reputację najwyraźniej. Znaczy, z tego co kojarzę, to ludzie raczej pisali, że. Ten, że właśnie luck support jest chyba najlepszą opcją. Bo najlepiej staty rozdaje. Może niekoniecznie zgodnie z tym, co ma opisane, ale że najlepiej. W ogóle mam teraz lekkiego stresa w personie, bo jestem w okolicach stycznia i zastanawiam się, czy się wyrobię z Maxa Shalink ranem. Czekaj, ja tu mogę skoczyć, tylko fajnie było się wyleczyć. Dobra jest tego typu, że mam do wbicia jeszcze chyba 19 poziomów social linków, a dni mam koło 21 i nie jestem pewien, czy wszystkie będą dostępne do
Well, do robienia koszalników w tym czasie. I dlatego teraz się zastanawiam, czy mi to wyjdzie, czy mi to nie wyjdzie. Jak się Sega podobała... Pod jakim kątem, bo nie jestem pewien, o co dokładnie pytasz. Widziałem, jak ta walka teraz wygląda. Jest coś, czego nie powinienem mówić odnośnie mojego grania w Persona 3, bo wyjdzie na to, że jestem śmierdzącym jebanym casualem. Więc może zachowam milczenie. Ja no śmieję się trochę, bo... Potem w Zero'dzie dodali Fusion Spell'a. Znaczy dodali Fusion Spell'a. Jest to opcja, której można używać jako tako. I jeden z tych Fusion Spelli wymagający Siegfrieda i Mithrasa, tak, tego, który w Strange Journey jest bodajże jako Mitra. Tego, co siedzi sobie na kulce i w ogóle, nie tego owiniętego lwowęża, czy chuj wie co. Tak, tego z nożem. O, Madiaraham, nice. W każdym razie, Fusion Spell tej dwójki zadaje dość duży slash damage, który ignoruje resisty. I zdarzało mi się tym krytnąć po 3500 w tej chwili. Gdzie bossowie często nie mają po 3000. Także powiedzieć, że walki kończą się szybko, to lekkie niedomówienie. O Boże, to się bardzo źle skończy, jeżeli nie wrzucę. Potrzebuję jakiegoś demona, który jest rzeczywiście kompetentny do party, bo nie wyrobię inaczej. To jeszcze nie wiem, kto będzie u mnie kompetentnym demonem. Spróbuję Herubar wrzucić dla Sfinksa. Ja to przeskoczyłem? Tak, ja to przeskoczyłem. Czyli powinienem tu wejść. Czy jest to coś do zniszczenia? Nie widzę, żeby było coś do zniszczenia. Więc mogę co najwyżej... Tam oskanowane. Tu nic nie ma. Boję się, że nie zdążę z nawarem. O, well, na razie się nie przekonam. Czemu oni dostali śmietkę? Czemu ja nie mam wymiotu do wyciekania walk? Będzie fajnie. Jakie oni mieli słabości? Byle nie używać z ani młodej. Dobrze. Jak się wyjebie, to będzie fajnie. Coś. No to są odpornie, ale to wiele nie pracę. O mój święty Boże, ja to widzę. O, udało mi się śmietka zdjąć. Nice. Ta mediama była potrzebna. Tylko, że nie. Jeszcze taka to po tej persony, żeby nie było, że to jest jakieś kompletnie wpierdolone.
Te Fusion Spell to teraz w formie takich co do Limit Breaku, więc to nie jest tak, że można ich jakoś bardzo nadużywać. Ale samo to, że w ogóle jest taka opcja, jest dość wymowne. No nice, nic taki wszedł. Dzisiaj robiliśmy same pączki, już 2¼ zjadłem. Słuchaj, czekacie jeszcze więcej? A, ciekawe, czy ten dev to działa na takie holdy na przykład. Nawal mi się zaraz skończy. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że on nie jest nigdzie jakoś specjalnie potrzebny. Coś mi tu... O Boże, bo tu drzwi są. Czy nadziane? A po co nadzienie? In before, czy na... Kurwa. Powinienem był się tego spodziewać. Mi stary. Czyli niech zgadnę, muszę tutaj bardzo intensywnie przeraszować i nie wpierdolić absolutnie niczego po drodze, żeby móc się tu dostać odpowiednio szybko. God fucking dammit. Cześć Erik, witam. Dobra, teraz jak to zrobić, żeby nie zjebać? Bo teraz gdzie było to tutaj? Co tu na dole? Dobrze pamiętam? Tak, tu na dole. Okej, okay, to trzeba będzie pokombinować. Dopiero dzisiaj zauważyłem swoją drogę, że jest skip button. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Dobra, czyli tak, tu trzeba tędy. Tędy. Bez patrzenia w żadne boczne korytarze. Też możesz tam jednąć? Skoro już to zauważyłem? Dziękuję. Dzięki za kamień mojej doli. I teraz... tymi drzwiami. Nice. Podejrzewam, że... sporo zrobiło to, że przyszedłem przez drzwi na co biegać tu dookoła. Hey, do you feel that? I think Abe must be up ahead. Let's do it, leader. Tak zwany niebezpieczny przeciwnik, ej? Nie rozumiem, co pospospyły pączki z kulką tłumaczy. Właśnie zauważyłem, że dość sporo było takich pączków, jak w Tłusty Czwartek je przeglądałem. Sam nie jestem wielkim fanem tego typu posypek. Powiem szczerze, nie wiem, czemu ludzie tak to lubią. Ale jeżeli jest popyt, to ja mogę. Finally found you, bro. Bro. Glad to see you made it, hallelujah. You ready for the truth? Bro, you're a demon? Wszyscy jesteśmy demonami. That's right. I go by Samyaza. Samyaza? My mother always said that name. Zaraz się okaże, że to nie jego brachu, tylko jego ojciec. I used to have a girl on the surface. Mother. But bro, that means you're my... That means that my bro was doing my mom. I couldn't say and raise you. Can't exactly raise a kid and serve Lucifer. But look at how you grow. You're almost like a bona fide demon. Wiesz. Nie trzeba było wychowywać, żeby i tak wyrosł na porządnego demona. Czy możemy, nie?
not like that. Yes, you are. You're my son. You're both human and demon. Got real potential to be strong. I... Just do what I say. You made it this far doing that. Aleluja, komu zaufasz? Twojemu ojcu, który porzucił cię i nie spotykał się z tobą przez jakiś miliard lat? Together, we're going to do great things with you, Shuriko. Czy swoim najlepszym przyjacielom, z którymi podróżujesz, towarzyszysz im? Come on, hallelujah. You should be ruling humanity, not serving it. You already know what your answer is. Fight. Hallelujah, whose side are you on? It was never about demons versus humans for you. Thanks, Gaston. I was overthinking it. Nad czym się zastanawiasz, stary? I already made up my mind when I ignored his text. Bro, no. I've already made my decision, Dad. Mój brat to mój ojciec, to brzmi jak porządna Alabama. A ja myślałem, że jesteśmy w Tokio. So long as I make those decisions myself, I help whoever I feel is right. And right now, that's this guy right here. So, sorry, bro. I can't be on your side. That's a shame. I can't cut you any slack as my son. Got a lot of fallen angels expecting me to do this right. No one's going to get in my way. I owe it to Lucifer. Ale mi go szkoda, ale to pewnie. No dobra, pytanie z czym się jego je? Walkę kosztuje zdecydowanie za dużo. Z chlebem. Well in doubt. Ha! I jeszcze taka ładna liczba weszła. Hama? Pewnie nie, co? Nope. Jak sądziłem, ale sprawdzić nie dasz pewnie. Head-off może nie być optymalną opcją na tę walkę, mam wrażenie. Oh well, pobu podajnujemy sobie. Agunaj? Pewnie też nie. No, może być. O, on też ma te ataki. To ciekawe. Ha! To... niebezpieczne. Hold up, czy on właśnie sobie podbił atak o 3? Mamo, boję się? To skoro i tak masz być bezużyteczny. Ma trochę sensu. To co mówisz też ma trochę sensu. To co ja robię też ma dużo sensu. Ajej. Kolego, co się stało? Coś zabolało? Co ja? Panie. Ja cię tu napierdam, a ty myślisz, że nagle stanę po twojej stronie? To dobrze, teraz mi pomóż. Just like Hallelujah. You're ignoring the big picture. It's alright. I never did get around to disciplining my kid. Guess it's time to start. Na to już chyba trochę za późno. O, doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. Tak, jak się wyglądają teraz buffy.
bo się boję. Okej, jest na plus 2. Wciąż trochę wysoko. Ja jestem na plus 3. Jest to fajnie. Tylko czekam, aż mi sprzeda do dekady na dej. O! Teoretycznie nie sprzedaje mi dekady na dej, to nie jest źle. Czyli ze 100 buffu dajn! To są absurdalne wrażenia, Jesus. No, takie bardzo słabe, tylko za jakiś 1000. Bąk. Tutaj baw się atakowało do 3? Do 3. Właśnie nie byłem pewien. Czy ja go zabiję w tę turę? Almao. Twój dzieciak dosłownie nic nie zrobił poza tym, że umarł. Osiemdziesiąty poziom, doskonale. Ten biedny slime, który wciąż leveluje. On gdzieś w głowie sobie myśli, że coś z tego będzie miał. On jeszcze nie wie. You sure you made the right decision, Hallelujah? I don't know. It's okay to be unsure. Tego dowiemy się w następnym odcinku. Sometimes there isn't a clear answer or an answer at all. Sometimes all we can do is strive to do our best. To do what we believe is right. That's what it means to walk your own path. Sorry for the sermon. O, przyszła bumerka i gadanie nam dali. Indeed. I even felt moved. Byłeś się poruszony, to porusz się z mojego party i mnie zostaw. And now it's weird again. What did I say? Odezwałeś się, kropka. Let's just keep moving. Czego nie rozumiesz? Ej, tak nieoficjalnie jest jako DLC. Nowy challenge quest, boję się. Okej, okay. Rozumiem. Nie zgadnę. Ale tutaj miałem znaleźć demony. Kurwa, nie chcę mi się wychodzić stąd, come on. Mam lepsze pytanie w sumie. No i ja mogę spodziewać, co miałem rzeczy ciekawe. Ogólnie mam parę demonów, które tutaj jest do sfuzjowania, tylko nie mam tego co po drodze. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak bardzo nie stać miała przywoływanie wszystkiego po drodze. I mnie to wiecznie denerwuje. Dobra, co jest na najwyższych poziomach, to mogę spodziewać. One clone się ze Sphinx Taste. To wygląda jak niezła opcja. Zwłaszcza, że ma Victory K. Całkiem legitnie. Ja właśnie to wiem. Dlaczego nie chciałem Wiktorii jak skakuj. Wielki to zaszczyt. Powiedział nikt nigdy. Baski na 88, Jesus.
Zawsze zapominam, że w tych nowszych jestem te demony, są jeszcze na tym poziomie do pokrywania. Azalis, no... No bo z tego to raczej nie. Ciebie mogę spodziewać. Twoja demony, których będę tego używał, są absolutnie paskudne. I dlatego się będę tym zastanawiał. A z drugiej strony to jest pozwiatka po to, żeby była, więc might as well. Jest na wszystko inną light deck. No, było tak, też ci okojarza. Przy czym, nie wiem, jakoś nigdy specjalnie z Wanklonga nie korzystałem w Resident Journey. W sensie nie uważam, żeby on był złym demonem. O, toś to Snacks. Po prostu jakoś nie do końca pasował mi do mojego stylu gry, że tak to wiemy. Jakże. Tyle demonów do stosowania. Też czego się absolutnie nie da zabić, a mi nie da się zabić. To byłoby bardzo fajne, gdyby tak działało, ale wszyscy doskonale wiemy, że tak nie działa. Coś cię zabi. Ej, spójrzcie, jaki tani demon. And I want to fucking die. To jest dosłownie, chcę umrzeć, jak patrzę na tę cenę. Czasami dosłownie mam ochotę zaistnieć na zasadzie, że jeżeli chcę sobie w danym momencie podrobić fuzję, to wezmę i... Tutaj coś będzie, prawda? To wezmę i zmniejszę sobie poziom trudności. Moje obecne partie nie do końca mi odpowiada. Bo ono jest dobre na bossów, ale niekoniecznie się nadaje na Randall Counterę. Zmieściłem się. Dobra, na co byście byli podatni? Przypomnijcie mi proszę. Groźni bossowie w endgame nie mają aż tak mocnego Almighty. Zależy, którzy... I guess... Przypomnij mi, czy final boss tego... Reduxa nie był absolutnie paskudny pod tym względem? Czy tam bardziej gunę było? A propos Megidon i tyle. Nie wiem, jest coś w tych atakach typu Megiddo, co sprawia, że zawsze jak próbuję ich używać, to nic z tego dobrego nie wychodzi. I mnie to denerwuje. W sensie, że one nie zadają po prostu na tyle dużo, żeby były tego warte. O, może w ten sposób. Oh my. I wonder where this one is going. O, dla przykładu, ile tu Megidon zada? No niby 300, ale to wciąż mam wrażenie, że trochę niewiele. Tak właśnie zrobiłem. O nie, jest upośledzony. No dobrze. Kontynuujmy. Może teraz nie będę tego używać mamu domu. Jak ostatni skończony ketyn. A tym wyzwaniu sami to się faktycznie przydaje. Kto bym pomyślał, że jak ty nie używasz buffów, to nagle opłaca się zdejmować wszystkie na polu walki.
mnie coś w nosie kręci. Owinę alergię. Czy ja tam dojdę w jakikolwiek sobie miejsce powiedzieć, tak? Najwyraźniej sensownym miejscem jest zona trupów. Okej, okay, to można przejść. I boję się, co tu będzie, więc na razie real quick zapis. Have you ever the presence just ahead? Nie podoba mi się to, że nie ma many trochę. Bo nie wiem, kogo mogę tutaj stawić. Na pewno mogę zrobić tak i tak, ale będę musiał ich podleczyć. No mogę tak zrobić, ale to wciąż dość mało many mi odnowiło. Teraz spróbujmy tak na razie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Huanglong, czy on może zostać, czy wolałbym kogoś innego? Wydaje mi się, że na początek walki wolałbym kogoś, kto będzie debuffował. Kto nie ma porządne debuffy jeszcze? Wiktor nie ma, Kinmamon nie miał chyba. Mało, okej, okay, może wejść. Zapisywałem dopiero teraz, spokojnie. Kogo my tu mamy? The Yamato Perpetual Reactor. Całą śmietankę. Całą pierdoloną śmietankę. It would appear that we missed the overture, but we'll still see the finale. Tylko czekam, aż ktoś po prostu przypadnie na spierdoli reaktor i zrobi czarną dziurę. Ja zepsywałem, zepsywałem. Nie po zmianach, co prawda. W sensie nie po leczeniu, zmianach party i tak dalej, ale ten. Ale przed wejściem tutaj zepsywałem. Not enough of a head start. One false move now and everything goes south. Lucifer and Merkaba on both sides with the reactor in the middle. This is going to be a bloodbath. Czy jak rozumiem, teraz będzie mi przepiękne oglądanie kastenek? Warriors of Light. In the name of our Lord, what is right? What is this, some Final Fantasy reference? People of Tokyo, if you desire peace and a place in the sun, slaughter my enemies. This is the only way. We'll find peace above the ceiling, living under the sun. If it means finding peace, safety, I'm willing to fight against other humans. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym siły Merkaby rzucają się na siły Lucyfera, a my po prostu stoimy i patrzymy. No, no more deception. It's time to be free from the control of gods and demons. That's right. I want my wife, my children to know real freedom, not a false peace. W sensie, na ile siły Merkaby i Lucyfera by się rzuciły na ten, na mieszkańców Tokio? To odpowiada na moje pytanie? This can't be. Fear not. The filth has been purified by the light. Our Lord shows himself to those who need his salvation most. Jeżeli tak ma wyglądać błogosławienie przez Boga. Do not allow the age or gender to give you pause. All who define me are filth.
all who will not cooperate are filth. Ah, yes. Once Lucifer is defeated, I will destroy Tokyo, the land of filth. Nothing shall be overlooked. To brzmi jak ktoś, komu chcemy powierzyć nasze usługi. We made an oath to Lord Merkaba. We are here to fight just as he commands. No, a samurai's duty is to protect the people. How do you expect us to protect anyone from that? Who would be fool enough to disobey him now? Ja, a o co chodzi? Damn it. The angel has shown his true colors as the harbinger of death. If God's army is victorious, they will continue to destroy humanity over and over again. O, nieprawda, bo w Tokio mieszka tylko śmieciostwo, a prawdziwi ludzie mieszkają na górze. Nie rozumiesz, Flynn. We must destroy Merkaba here and bring humanity salvation, free from the bonds of the creator. A Lucifer tak teraz siedzi i się śmieje. And when the false messiah speaks, the rabble listens. But rabble cannot change the course of history. Then, of course, there's you. Yeah, ja nic nie wiem. Torn from your humanity by a demon. Join me and know peace. Czy mogę dołączyć do Merkaby? Get real. It's clearly not an option. Jak wszyscy wiemy, jestem lufagin i papieżem. That's not cooperation. It's submission. I am of the same mind as my son. O, Danu zgadza się z Dagdą? That's a new one. Blindly following the creator god's order or Lucifer's chaos is misguided. Wiecie, to jest prawdziwa neutralna waifu. I'm with Danu. For humans to be truly free, we need to take gods and demons out of the equation. Your friends seem to know the score. As for me, kid, my goal is simple. Kill every last god and demon. Mam cię zabić, tak? My new universe. Humans will transcend their limitations and gain true freedom. But in order to... Myśmy szkowaliśmy, że ginale asenty trzyma jakiś pięć zakończenia na tym... Wait, got that godslayer? W sensie... Nocturne to chyba był pod... oryginalny podtytuł. Czy mi się teraz u siebie? To nie jest tak, że ta reedycja to był ten, to było Lucifer's Call, czy jak tam? Błagam, powiedzcie, że wybrałem fight? Okej. Okay. Tak, patrzyłem na czat i wybrałem opcję, nie pytajcie. A Lucek patrzy i się śmieje. Silence, vermin. W ogóle nie rozumiem, czemu my nie możemy po prostu iść się dać im się bić ze sobą. W rozszerzonej edycji masz jeden. O, no, tak jak w Wiaduksie masz tyle samo endingów, to w oryginalnym. Nie zgadzam się z tym, ale zaakceptowali. Accept my generosity and strike him down. Gaston, weź przyjeb Merkabie. You can do it, Gaston. Merkaba. When I was in your favor, it was like the sun in my heart. But I am no longer the captain of your crusade. Ludzie płaczą, że Lejka jest stopała jako endingi, po czym płaczą na nowe endingi według się. Ja jestem z tej dziwnej części najwyraźniej, która twierdzi, że nowe endingi według się są dużo bardziej umiarkowane i lubię je. Czy był Lucek? Nie, na razie jest Merkaba. Jeżeli dobrze rozumiem, to najpierw jest Merkaba, potem Lucek. The gratitude of the people.
Hiya. A była taka dobra włócznia. Chłopca swoją własną personę obudził. I'll be damned. Czy dostałeś Gastona jako swojego głównego partnera? Czy ja wyglądam na frajera? How could you destroy such a sacred relic? For the sake of the path which I walk, I will become a sinner. You have succumbed to the filth. Przykro mi. Jezu. Czym jest ten uśmiech? Well said, Gaston. I will aid you. Pomocy! Flynn. Let us defeat Merkaba while Lucifer is still standing as a spectator. Boję się go. Your thirst for freedom has consumed you. You reject order. Let us end this Armageddon and usher in a millennium of order. Pożałuję, że zadaję to pytanie. Ale chcę znać odpowiedź zawczasu. Jeżeli jest to jakaś osoba, która zna tego, ile jest tej walk z rzędu? Możecie mi jedno spoilerami odnośnie liczby, ale nie z kim. Tylko dwie. Okej. Okay. No dobra, czym była Merkaba? Takim solidnym motywem walki był co? Demonem na niższym poziomie niż ja. Z kim wcześniej walczyłeś? Z bratem łamanym na ojcem tego. Jak on miał? Halluj. On Abe się nazywał. Bo tak naprawdę okazało się, że I am your father i w ogóle. Dobra, na coś ty był podatny, skurwysynu. Running down. Pamiętajcie, jeżeli macie wątpliwości na to, może być anioł podatny, to przestańcie mieć wątpliwości i strzelcie go z mudo. Ty walczyłeś z Merkabą w czwórce. Właśnie wydaje mi się, że... Czy ja nie lubiłem Lord League w czwórce? Więc chyba nie walczyłem z Merkabą. A poza Steamem nie przychodziłem czwórki. Uga buga. Okej, przynajmniej ja Gidza. Ariot. Nie, whatever. Elito gun. Elito plus. Jego drugiej fazy. Dobrze, o, dobrze, wie, że ma dwie fazy. Nie no, śmieszkuję, żeby nie było. Chwilę, co się stało? Nic się nie stało, po prostu wcześniej miałem śmierka. Bo zastanawiam się, czemu obrażenia były takie, jakie były. Czy mam kogoś? O Boże. Czy ja chcę to robić? Czy ja chcę być na tyle paskudnym człowiekiem? Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Doping nie zaboli, coś czuję. Ale czuję, że mogę go jednocześnie potrzebować. Tak samo jak zaboi mnie to, żeby Merkaba zaraz mi jebnie dekadzy na dej. Is that not by its very nature a world without stability? Pierdolisz, Merkaba. There is no salvation. To znaczy bias. Takie stronniczość, I guess? But it does not end there. We are drawn to what lies beyond. Jak ktoś mówi, że jest bias, to znaczy, że jest stronniczy w jakiegoś powodu. O. Darmowe staty. Nice. Laster Candy czy Medialaha? Nie chcę ryzykować. Oh.
Przegapiłem też wiadomość, przepraszam, Oksaj. Tak właśnie da. Oj. Jesus Christ. Czym jest kurwa ten damage? Czym jest kurwa ten damage, ja się pytam. No dobrze. Ty masz teoretycznie mamudon, ale nic ponad to. Ty nie masz nic przydatnego. Czy ja wrzucam w porządek i mamona tylko po to, żeby jedną kolejnego łykę? Chyba tak. Buga, buga. Ty możesz co najwyżej tak naprawdę w tej chwili albo makakarze, albo... Bo jak wygląda buffy? Wstawiam po 2, po 3. A, już idealnie się buffy rozkładają w takie schodki. Muszę będę AMS sprzedać. Patrząc na to, ile dostaję. Dobra, i teraz King Mammon jest mi niepotrzebny, tylko nie wiem, czy mam kogo wrzucić w jego miejsce. Tak sensownie wrzucić. Anubis? Anubis. Zastanawiam się, czy jestem w stanie przespeedanować tę walkę. Znaczy, domyślam się, że pożałuję prób speedanowania tej walki. Ale chcę sprawdzić, czy jestem w stanie to zrobić. Chcesz się założyć? Doskonale machamy Yuri, nie ma już many. Spokojnie, odczyniam to speed na stacy, wszystko będzie dobrze. Lules. Czy mam kogoś, kogo mogę bezpiecznie wrzucić? Ciebie. I guess. Znaczy najchętniej bym wrzucił kogoś, kto ma makarakon i dużo many. Teraz jak o tym myślę. Ale taki demonów... Jak wrzucę Wiktora, to on natychmiast umrze. Mam wrażenie. Jednocześnie, czy ktoś jeszcze ma makarakon? Znaczy, ja wam powiem tak. Wrzucę Wiktora, ale on dostanie Riot Gun, wiecie, dostanie jakimś Ziodań czy czymś na pieski umrze. Jak tylko ta darmowa tura leci. Deku. Cześć, ma obniżona klasy, żeby Deku dorzucał i pewnie tak, bo nic tego nie głowy nie przychodzi. Niezły damage. Zgadzam się, wyjątkowo był to niezły damage. Mało. Lambs, has the false messiah led you astray? The creator will not tolerate this. Znaczy wciąż nie podoba mi się to, w jakim party obecnie zostaje. Skipnąłem się jedną scenkę. Ja mogę powiedzieć, doskonale. Absolutnie nie jest mi tego żal. All that's left now is Lucifer. Drogo antywirusowy, Microsoft Defender nie znalazł zagrożeń od czasu ostatniego skanowania. A dziękuję, dziękuję. Well done defeating Merkaba, my god slayers. Chcesz porozmawiać z Dagdu na ten temat? I have always loved humans, and I have always nurtured your knowledge and wisdom.
The Ashura Kai and the Ring of Gaia ensure that the embers of chaos will never be snuffed out. Chaos is the catalyst of evolution. Jest to teoria, jak to usłyszałem. Together, we can change this world however we want. Come, let us prepare ourselves in a world of chaos and defeat. Yes, who? No, Merkaba is dead. Now it's your turn, Lucifer. People, you cannot believe his words. Chaos only leads to more chaos. Nie, na pewno tym razem Flem będzie miał okazję im pomóc. Musimy zabić chaos? Tak, o co chodzi? Flynn's no fake, he's our liberator! Monka jest. No właśnie, Warriors of Light szli zabić chaos. Więc fajnie jest. Disgraced by I can feel your resentment. We have the same goal. Why not join hands? Okay, do ludzka mogę dołączyć. Together, we can easily obliterate. What? Your balls drop off, Demon King? Together. God Slayer will kill every last god and demon out there. Bardzo podoba mi się, że Dagda nie liczy siebie w tym rozdaniu. Gimmick tej gry ma fajne imię jak Fajno, right? To jest fajne, kiedy gry też kiedyś dostają. Nie podoba mi się, że w ogóle się pojawia. Coś tam mogą stosować wszystko, tylko nie tą jedną rzecz, którą lubię. Rozumiem. Wait, does that mean? That's right. I can give him a new life. New life in exchange for siding with me. Not a bad deal, don't you agree? To brzmi jak dobry deal. Żartowałem. Not unexpected, but still, it's a shame you could not be persuaded. Boję się tej walki. Zwłaszcza, że jestem w kiepskim stanie po poprzedniej. If you bump off Lucifer, what happens to us? Without the big guy for backup, the Ashura Kai is done for. There can't be no Ashura Kai. Oh, Ashura Kai. Shut up and grow a pair. The Ashura Kai isn't going anywhere. I will lead it. A co z nami, Halluja? Zostawisz nas? The hell's this coming from? Who'd listen to you? You just followed Abe around like a lost puppy. Tak, a potem go zabiłem, a o co chodzi? Abe isn't with us anymore. I've settled things with him. You did what? You took out Abe? Yes. I've made up my mind. As of now. I am the head of the Hachibu Rengo Ashura Kai. Anyone who has a problem with that can fight me after I take out Lucifer. Can't believe this is the same hallelujah who used to. Mam wrażenie, że pewnie znajdzie się sporo osób, które będą chciały. He can actually pull this off. Are you nuts? He's just a kid. Then again, I'm not so sure we could take him on, even all of us at once. A tam. Jedyne co potrafi, to rzucać jakieś losowe true Agi Dine. Co dobrego dostaniesz? Wafal się. Awakened Power. Greatly Sensor Magic Attacks. Od biedy może być. Pomocy. Boję się Flynna. People of Tokyo, your last enemy stands before you. Grit your teeth and raise your spirits. Fight with everything you have. Give them no quarter. Flynn, pewnie na wpierdol jej po walce z Lucyferem. No more gods, no more demons. It's time to be free. We're not taking your shit any longer.
To teraz pytanie, jak ja mam wygrać tę walkę, jeżeli moje sapozdrowe demony literalnie nie żyją? For the adherence of chaos, I cannot be stopped here. I am the radiant morning star, which lights the way to the sons of man. Come, sons of man, prove to me this light you found within yourselves is real. Zawsze jakaś część nie bardzo boi się używać czegokolwiek typu light na Lucifera. Absolutnie hejsy design Lucifera. Ja ogólnie nie lubię designów Lucifera i Merkaby z czwórki. I z Apokalips. Dobra, muszę... Czekaj, bo dało się chyba tym samym stronem skrzeszać. Tak, zdecydowanie się dało. Zapraszam. A teraz tak, Victor nie do końca jest mi tu potrzebny chyba. Ale jednocześnie większość moich zapozdrowych demonów nie amany, więc chuje może zrobić. No spójrzcie tylko. Czy ktoś jeszcze ma jakiegoś Warcry'a? Potrzebuję kogoś, kto ma Warcry'a na tu i teraz. Okej, dziękuję. Zapraszam. Nie jestem pewien, czy chcę teraz używać Laser Candy nawet, tak TBH. Przez to, że jakaś połowa demonów, które mam, nie jestem i której chcę używać. A jeszcze lepszym pytaniem jest... Jakie kurwa słabości może mieć Lucek? Jest jedna, która zdaje się oczywista. I której boję się użyć. Niech stracę. Ale jednak. Byłem pewien, że nie będzie podatny na light, szczerze mówiąc. Kwety, tylko co teraz? Bo Judgment Light mi nie wystarczy na zbyt długo w tej walce. Zastanawiam się, czy on ma inne słabości. Jeżeli tak, to dobrze by było jakiś użyć, bo wolałbym Dynamic go bić, a jednocześnie... wiecie co, niech stracę. Okej, okay, ziodań to nie jest. Okej, broń mnie przez to sami, lubię to. Au. Ile? Ile kurwa? Kolego, uspokój się. Chyba zaraz zmienię zdanie. Dobra, Judgment Light mogę sprzedawać, póki żyję, bo to jest półtury tylko. Tylko teraz mam wrażenie, czy potrzebuję wyleczyć manę, no i... Great Chuck. A, to leczy wszystkim. To nie, to Chucka pod nonce. Śmierć powinien mi zostać na następną turę. Buffu też nie jest jego słabością. Leishal Bass nieźle. Miriataros nieźle. Adef Bass zaboli. Yep, ale nie aż tak jak myślałem. This is fine. Czas mu sprzedać lepę na rej. Mała lepa na rej. I nie lubię tego. Ja mam Mahama u mnie. Mam też Makaraka. Nie wystarczy im man na tę walkę, jak tak patrzę, jak to wygląda. This fight is nearly over. Soon all of the citizens of Tokyo will be saved. Nie podoba mi się, że on mówi, że to już niedługo. Ta walka trwa za krótko. False Messiah, claiming to be Tokyo's liberator. You lead a soulless army against me. I am the true flame of life and all the glory of flesh, blood, and my own will. You
Wyobraźcie sobie, żeby jedna osoba i pomagie, żeby w stanie pokonać Lucifera. Chłodem, Bimi. Lucifer is distracted by the citizens, but it's not enough. He's still too composed. I need you to do something for me. I'll strike Lucifer from behind. I need you to distract him. Can you do that? Okay. I'm counting on you. So, just how are we going to distract him? Jedamy mu głupoty. You really think that'll work against Lucifer? Tak. Have you taken leave of your senses? Your foolishness shall only invoke my wrath. Dude, he looks real pissed. Hit shit, Lucifer. Miałem takie dziwne przeczucie, że to nie będzie dobry pomysł. Na szczęście to tylko plus jeden. Mogło być gorzej. Wyobraźcie sobie, że wchodzi druga faza Lucifera. Chłop wstaje z tronu. Mam za mało HP na cokolwiek innego. O kurwa, debilitate. Me no gusta. Evil game. Me bardzo no gusta. O kurwa. O Boże, o kurwa. Czy on naprawdę mnie krytnął? Czy tak mnie kurwa memuje dzisiaj? Mepatra zadziała. Ta chyba naga mnie dzisiaj memuje po masę. Efekty to jest minus 3, ja na 0. O ja pierdolę. Delikatnie rzecz ujmując, nie wygląda to dobrze. Ty możesz sprzedać lepę na ryj. No nie zdąży więcej zrobić, więc media rachanuje. A ja chyba posłużę jego czaki teraz. Po coś je mam. To jest dosłownie na zasadzie, kiedyś trzeba ich użyć. Doskonale. Było warto. Po to, żeby ładnie wyglądały po case'ach. Właśnie teraz jak grałem w Personę trójkę, to zacząłem ich używać tylko po to, żeby ten... żeby przechodzić Tartaros na raz. A cóż, to czy to darmowa tura? Kolego, co ci się stało? A chcesz się dołożyć? Jeszcze ma normalne HP, nie czerwone. Nie podoba mi się to. To jest ten moment, w którym brakuje mi single targeta light, bo Judgment Light zżera zdecydowanie za dużo HP, znaczy many. Chyba ich uśmiechuję, ty Laster Candy. Judgment Light i wciąż niebieskie HP, czyli nie jestem jeszcze aż tak bity, jakbym chciał. Morningstar, oj. Nie chcę być z tych ludzi. Ale przypominam, że statek jest plus 2, minus 3. To bolało zdecydowanie za mocno. Jak na to właśnie powiedziałem. Czy ktoś umie więcej ma Mediarama? No, bo Mediarama przynajmniej. To masz Mediarama, ale Mediarama tutaj może nie wystarczyć. Dawaj Mediarama, this shit? Czy ja daję Mediarama, czy Mediarachan? Mediarachan. Ostatni mamy Mediarachan.
Hano, no Boże, ja wciąż ma. Nie, on wciąż ma tyle HP, pomocy! Boję się tej walki. Truly impressive. I see why you were able to defeat Merkaba. What is it you wish to do with so much power? What is it you seek beyond the scope of this battle? Ja chcę skorzystać z pokoju. Dobra, cuda. Chyba przyjaciele, siła przyjaźni, wujka. Powiedzieć, że nie jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem? To jak kurwa nic nie powiedzieć. Dobra. Co my tu mamy? Na pewno okej. Fajnie było mieć manę, wiecie? Ile masz HP? Czerwone. Próbujemy? Niech stracę. Wierzę, że kamykami to wygram. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Okej. Okay. Łatwo. I shall never escape my duties. As long as duty exists, I shall serve again. Kolejne duże ilości expa. 81, Jesus. A moi asystenci wciąż nie mają w tych? Wciąż nie mają wszystkich habilitów? Doskonale, kończymy grę. Idealnie. We did it! We did it! We can finally live in peace! I can't believe we're free. Widzicie? Wszystko dobrze, wszystko się kończy. No more demons! I gotta go tell my wife and kids! Everything I did, I just wanted to be safe above the ceiling. I betrayed. Kiedykolwiek mówione w grach i co sygnalizowało faktyczny koniec? The angels, they lied. Wydaje mi się, że ten, że były gry, gdzie po prawdziwym final bossie mówili i co over. Ale tak na szybko nie jestem w stanie tak dupnąć sobie przypomnieć. A new human era. Ja potem wychodzi. Ej, ale tej gry to koniec, okej? You even listening to me, Nanashi? Nie. Oh boy. Come on. Let's go. Let's go, Akira. Tam? Halo? Ale ja nie jestem Akira. Duża ilość expa. W chuj duża ilość expa. Okej, wracamy do domu. Pojdzie Akira, a nie ten. O, mój zapis w Personie 3 nazywa się Makoto Yuki. I Bito, zaraz będzie szkalowanie i hejtenie. Obwiniam polską wersję językową o to, że mój zapis nazywa się Makoto Yuki. I mogę to mówić nieironicznie. Manga była przed nawykami? Nie wiem, powiem szczerze. Why are you looking at me like that? Are you still half asleep?
asleep or something? Tak. Jeszcze się nie dobudziłem. Victory celebration. Dobrze, nie padle, ej. Come on. We've got a party to get to soon. Właśnie. Nie jestem pewien, powiem szczerze. Have you not awoken yet? Ever the dawdler. Musiałbym zobaczyć się w pisemnie. Not sure if anyone can really give a shit for sleeping in, considering all we did. Oj tam, oj tam. So is everyone here? Everyone is here. You didn't think I'd miss a chance to be with my master. Monka jest. Yeah, okay, whatever. Where's Miss Izabo? She's with Flynn. I'm sure we'll see her at the celebration. Think there'll be some choice eats? Wait, how old are you again? I think we'd be. Wyobraźcie sobie dostać się japońskiego RPGa, w którym mamy do tych protagonistów takich naprawdę po 20. Grubo po 20. A nie nastolatków. O, większość finali, o! Look at you, going off and growing up. You're my little brother! Quit growing up! Complain all you want, brother. Excuse me? Wait! Gaston! What did you just say? You can see me! Wait, I thought you couldn't see him. Maybe on cały czas go widział. Oh, okay. That all changed yesterday. I wasn't able to forgive my brother. Już myślałem, że on dosłownie udawał, że go nie widzi. I hated my brother. I did everything I could to not be like him. Nie dziwię się. Eventually, I became a samurai. Aczkolwiek ewidentnie to rodzinne. Everyone recognized my strength. I had proven I was different from my brother. Or so I thought. But I was no different. I didn't know what it meant to be a true samurai. I was an empty shell. But then I realized something. I wasn't just ignoring my brother. There's no real honor in fighting for yourself. Honor is given to you by the gratitude of people. As a samurai. O mój Boże, Gaston dojrzewa. Może jeszcze zacznę dawać mu jakiekolwiek resztki szacunku, które mi zostaną. I may truly become magnificent. Perhaps this is what you were supposed to learn as well. Ale dla ciebie było już za późno nawet. Was I able to absolve you of some of the guilt you felt about your life? This isn't fair. I'm the big brother. I'm supposed to make you feel better. To ja jestem reality show Polski 2001 roku. O. Mam dzisiaj dzień paskudnego humoru. So, you could see Navarre since yesterday? And you're just saying something now. Tak, o co chodzi? I couldn't find the right moment, and I had my doubts. Having this green runt suddenly appear in front of my very own eyes was a bit startling. But when it began talking just like my brother. Co, ja też bym pomyślał, że to może niekoniecznie być ta osoba, o której myślę. What? Give me back my tears, you oaf! I can't say I blame him. What? Well, I'd be put off by that too if I was him. Same. That reminds me. What happened to the Ashurikai? Właśnie, hallelujah. To mi powiedz. I'm sure it's fine. Nothing's really changed. Tylko przywództwo kompletnie się zmieniło. After your tough guy act? I've made up my mind. As of now, I am the head of the Hachiburango Ashurikai! Oh no, Kringe. That was great. I didn't sound like that. Nie, było jeszcze gorzej. Seriously, that was pretty impressive. Do it again. Najgorzej. I've made up my mind. As of now, I am the head of. To jest prawdziwy bullying. I guess it's up to me to rebuild the Ashurikai. I've got to put my money where my mouth is. But I'm gonna do it my way. The way I think. Noli? It's about time I stopped living in Abe's shadow. Już chciałem pytać, czym jest Nuli. Everyone's really stepping up their game. Guess I better up my own as Fairy Queen.
Oznacza, że chcemy parować każdą osobę, która jest w naszym party, z kimś innym z naszego party? Ale mam nieparzystą liczbę osób. Oh well. Chcę na naszej zwolnę datoki. Tak mi przykro. Tak mi paskudnie przykro. Jak to było najważniejsze pytanie, czy to legalne? Czemu ja podboję się, że jej dopiero co spałem? Im before to, że spałem, absolutnie nic nie zmienia. Nie możemy niczego dostarczyć. Dobra, to gdzie mamy iść? Wy mnie powiedzcie, tylko jeszcze sobie przegadam demony. Megiddo Stone, to jest bardzo przydatna rzecz. Powiedział nikt nigdy, to tak, może być. W tej grze przynajmniej są użyteczne, nie to co w Personie. Dobra, gdzie wy chcecie, żebym poszedł? Absolutnie nigdzie? Mogę zawsze popisać questy. Zapisz. To ma za dużo sensu. Sugerujecie mi, że dwie trudne walki to powód do zapisania? Zwariowaliście? This is the Kinchicho terminal. Czy ja przespałem kompletnie, kiedy oni mówili, gdzie mamy iść? Chyba tak. Activating transport mode. Transport complete. Nie, jakby to pierwszy raz. Cześć Marcin, witam. Tak, wojna się skończyła, oczywiście. Teraz tak naprawdę mamy grywalny epilog. Tak, żeby nie było, ja nie znam fabuły w tej chwili, więc bardziej się śmieję niż cokolwiek innego. A staliśmy się? You're the talk of the town. You guys are the greatest. To kiedy rzucają nas nad całym tłumem i hip hip hura. Disagree with them. You did a great job. Tak, wszystko my. Niflin. Skins. They're not the only ones. Pisizabo, I've missed you. Wszyscy tęsknili. You just saw me yesterday. To dzień za dużo. Asahi prawdopodobnie. I never imagined you would go this far. You're an excellent hunter. There's not a doubt in anyone's mind. A jeszcze tydzień temu mówili coś zupełnie innego. Flynn, Tokyo can survive anything. I look forward to seeing what you'll do next. Wyślij też na Discordzie, a nie zerk, kiedy pchnie skończy streama. Okej, idę patrzeć. Nie, spokojnie. Zobaczę sobie posunię. Flynn's gonna say something. Aha. Flynn, you're so cool. Oh god. I didn't know Flynn was going to speak. Czyżbyśmy mieli wracać do skipowania każdego dialogu, gdzie pojawia się Flynn? As of this moment, the rule of the gods has crumbled, and we have taken a step forward. Until now, I have fought for the people living in both Tokyo and the Eastern Kingdom of Mikado. Thanks to all of you, we have finally attained our goal. But this is not the end. Wytłumacz się? Over these 25 years that Tokyo has been covered with a ceiling, we have been stagnant. All our energy was spent on survival. And as time passed, we forgot how to progress, how to evolve. We were forced into this stagnation, this loss of progress and evolution by the angels and demons. We lost our pride and dignity as humans. This cannot be forgiven.
The fact that it was even allowed to begin with. Gratuluję, Marcin. It's difficult to forgive. Nawet nie wiesz, jak jest silna pokusa, żeby teraz zabić Alta w Discorda, bo widzę powiadomienia. Wiem, spokojnie. Freedom and blessings will not just fall down from the heavens. Everything depends on your will and efforts. You heard the man? Tam są spoilery. Znaczy jeden spoiler znam, bo czytałem to opcje związane z tym, z Apocalypse, dotyczące Flynna. Ale nie jestem pewien, czy to jest ten spoiler. A nie chcę też go mówić na wizji. Friend's perception is spot on. Excuse me? Show's about to start, kid. Znaczy ja wiem, że wszyscy się spili w to. What's happening? Are you all right? Seneca, to jest spoiler właśnie leci doskonale. What the hell happened? I did it. Flynn, czego dolać do magicznego wywaru? Bite of rancid human meat. Flynn? What's going on here? I devoured their faith. Oh my. Their souls. Monkai? Nie takiego cię pamiętam. I told you I'd return over and over until the full moon. Shaysha, co zrobiłeś z moim Flynnem? That's what Shaysha said. Shaysha? That's right. I'm Shaysha. Jesus. Where's Flynn? To jest bardzo dobre pytanie. Don't worry. Flynn's safe. He's with Lord Krishna. Krishna's dead. To nie brzmi jak bezpieczeństwo. That was all staged. Czy boski moty nie potrafią po prostu wziąć i umrzeć? Odin's safe too. Heck of an actor, right? Lord Krishna's had me pretending to be Flynn since Konganji. Fooling you all. Doskonale. You were just playthings. Blindly acting out your parts in our little production. To nie byłoby jestem tak, gdybyśmy nie grali prosto w czyjeś ręce. Such a waste. So time consuming. But had to do it so I could evolve. Evolve? Oh, right. You couldn't possibly know that I evolve every time I resurrect. Czyli mówicie, że jeszcze bardziej pomagaliśmy boskim mocom? The skin and go right for strong human emotions. Are you saying beating you made you stronger? Tak, a o co chodzi? Exactly. And boy, your little liberator had an astounding influence over you people. All that faith in him. Made it easy to gobble up so very many delicious souls. Czy mamy jakiś... I can become the egg. What? Eggnog. What do you mean become the egg? The cosmic egg. From it, a new universe will born. In essence, I am the new universe. To bardzo ciekawe podejście, nie będę kłamał. So the powers have been alive and kicking, chasing that dumb idea this whole time. Więc chcecie mi powiedzieć, że po prostu... We shall deal with this monster. A, to prawie jakby boskie moce od samego jebanego początku gry robiły z nami dokładnie to, co chciały, a my nie możemy z tym nic zrobić. Aha.
Tak, Gaston? Chcesz zabić przeciwnika, który się będzie wiecznie skraszał? Okej. Spoko. Dopóki nie znajdziemy jakiegoś sensownego sposobu na to. Poddać się? Tamten uśmiech tak już był. O nie! Czy to nie konsekwencje moich własnych działań? Jak sobie przypomnij, kto wypuścił boskie moce? Oh no. A czy my mamy w tej kwestii cokolwiek do powiedzenia? Czy on będzie się z nami bił? Szpytne. Dagda. Czyli najwyraźniej nie Dagda, bo Dagda tak się raczej nie zajmie. Bardzo brutalnie wyitowana w party. Ganaga stara się lepsza, a wyobraź sobie, jakby jeszcze tak toki wyjebali. Dostaliśmy gogle Asahi. To jedyne, co po niej pozostało. Won't she become a ghost like me? She's not really gone then. She. No. Sorry. Not without her soul. And that's in my belly. Możemy w takim razie po prostu raz pociszony? To her or hear her voice again. Death always comes swiftly. Toki jako jedyna to jest szczęśliwa. We're gonna stop you here. Right now. Were you not listening earlier? You can't. Ej, a słuchajcie, mamy tą włócznię, która może permanentnie zabić. Don't tell me what's impossible. Look, I'd love to stick around. Za pierwszym razem to nie wyszło. Thanks for the great meal, though. That girl was well. You killed Asahi. You kidnapped Flynn. Tak, o co chodzi? When will you bastards be done toying with us? A mi inny szczęśliwy powiedział, że teraz będą robić świat na nowo. And scene. Well, curtains closing. Przysza, owszem. Ominął cię jumpscare. Biorąc pod uwagę, co wcześniej się stało, to mam wrażenie, że go nie jeszcze nie jest bezpiecznym pomysłem. Więc nie ominęło In Before. Bo to było zamierzone. What the hell is this animal bullshit? Wszystkie śmieci nadużywanie słowa Salvation. Trochę mu się urosło. Znaczy,
Neville, że coś jest z nim nie tak, to owszem, ale konkretny Neville niekoniecznie, o tak bym powiedział. That must be the cosmic egg. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Tak, któż to? Ktoś to Flynn na krzyżu. Flynn! Gdybym miał złotówkę za każdą grę, w której protagonista jest ukrzyżowany i gra ta została zabiona przez Atlusa i są w niej demony, i grałem w nią w ciągu ostatnich 24 godzin, to miałbym 2 złote. Czy to jest mniej więcej końcówka gry? To musisz pytać czasu. I mean, ja nie wiem, czy to jest końcówka gry. Ja nie przechodziłem tej gry, przypominam. If I can reclaim my former power, I can bring salvation to humanity. The time for us to become one is near. But for now, I'm taking my Godslayer and entering the egg. You think we'll just let you walk away? Oj, tak, tak. Zdecydowanie mam możliwość zapobiegnięcia temu, co się dzieje. Have I offended you? Are you worried about the human Shesha 8? Rest easy. I am a merciful god. Everyone is alive inside the egg. Soon, they shall join with me. And together, we shall all be reborn. Enough talk. Czemu co drugi raz zakończy się pojawienie się z nich jakiegoś wielkiego czegoś na koniec na środku świata? Brzmi jak TLC, które ostatnio ogrywałem. Brzmi jak też nie każde TLC. We're not just gonna let them get away, are we? Got some urgent news for you. Ta, jeszcze... Przez to myślałem, że nam powie, że pojawiło się coś wielkiego. Damn it! Can't this wait? We have to avenge Asahi! Calm down. We can't afford to be reckless. Let's go see what Fujiwara has for us. W swoich kontenach nie kojarzę, żeby coś takiego było? Że pojawiało się coś wielkiego, jak to określi... jak to zostało określone? Ale może źle pamiętam w tej chwili. Chcę sobie zapisać i szybkie wydło. Typujące się krzesło, boi się zapytać, jak to wygląda, bo sobie nie sprawdzałem, jak to wygląda na tym, na Steamie, jeżeli akurat mnie nie ma. Zangis, Dragon, FF6, FF9, zgadnie FF10. No w środku ciężko mi powiedzieć, że ten, że to jest koniec, bo to praktycznie połowa gry, kiedy pojawia się coś wielkiego.
Co się to jeszcze mi do głowy przychodzi? Te Sony w sumie nie mają 3 i 4 przynajmniej pojawiającego się czegoś w ten sposób. Znaczy... Nie wiem w sumie jak myśleć o trójce pod tym względem. Patrzę, od początku jest Tartarus. Tak, tylko jednocześnie wydaje mi się, że ten, że najostatniejsza walka jest pod tym względem dość mocno specyficzna, więc to by można. Nie da automata. No wieża też niby jest wcześniej. I guess. Większość Pokémonów? No to lecimy z sekwety. Bo trochę jej się pewnie podobiło. Ile ja mam tych rzeczy? Powiedzcie wy mnie. Expansion mam 6 na 10, czyli będę musiał skoczyć do kampu. Tutaj... Hagen się pojawił w Midtown. Czyli będę musiał trochę w mapie polatać. O jest, będę musiał Kangi teren przywołać. Wydaje mi się, że najpierw spróbuję skoczyć do kampu Ichigaya, a potem zobaczę. I przede wszystkim pytanie, czy ja mogę... Właśnie, ja nie miałem teleportu do kampu Ichigaya, z tego co pamiętam. Więc chyba po prostu z buta się przejdę. Bo muszę tutaj jeszcze parę demonów poubijać. Jak już to widzę i będzie mnie to denerwować po przeczasie. Kurde, kończy mnie tak, żeby postajdować, żeby połapać demony, żeby czas sobie oszczędzić. Przepraszam? Zawsze mam ten ogromny problem, jeżeli chodzi o FNT, że to, czy demon akurat dołączy do gracza, czy nie, jest losowe tak naprawdę. Więc nie czuję, że zawsze zrobię to, co powinienem i dostanę to, co powinienem. I to jest strasznie frustrujące. Zabiję go, czy nie? Zabiję go, nice. Expand Smith, nice. Potrzebuję jeszcze trzech. Wymaszowane. Chciałem powiedzieć, że jestem te trzy, ale nawet to nie. Kurde, czy w piąte było coś takiego? W SMC5 w sensie. Tak. Jasne, bierz kasę. Nice, dołączył. Doskonale. Właśnie nie pamiętam, czy ta wieża, która była w piąte, czy ona się pojawiła w ten... Nagle, czy ona była wcześniej. Wydaje mi się, że ona była, ale nie można było do niej wejść wcześniej. Może mi się miesza teraz, nie wykluczam. Ale piękny miejsce, czy Iris. Gro, dlaczego taka jesteś? O, przestań. Dzięki do Holding Shota. Sundyne. Kurde, tak sobie próbuję przypomnieć... Fajny emblema rzadko się pojawia w sumie coś takiego.
że nagle się pojawia gdzieś znikąd w ostatnim dungeon. Zazwyczaj to jest tak, że po prostu idzie się do jakiegoś miejsca, jak się już wcześniej było. Albo że nie jest to jakieś wielkie, ogromne coś, tylko po prostu pole bitwy jakieś. Dużo pieniędzy. Najgorsze jest to, że ja się śmieję, że to dużo pieniędzy, ale jak sobie przypominam tę jedną fuzję, która mnie kosztuje 50 tysięcy w tym momencie. Ja doskonale wiem, że mogę ją zrobić taniej, po prostu przywołując demony tańsze z kompendium i je wykorzystując, żeby fuzjować się coś innego, ale to wciąż paskudnie wygląda. Mogę cię zignorować? A, tamten mi zniknął niestety. Na razie chcę to dziabnąć. Dać. Czy jest to cokolwiek dobrego? Armor Boost i Hammer Stone. No dobrze. Wydaje się, że mogę tu zejść na dół. Bo nie wszystko tu zwiedziłem. A nóż po drodze jeszcze coś się trafi. To co tutaj. Na razie poluję tylko na to Expand Smith, na nic więcej. Bo z tego co kojarzę w Campi Jigaya więcej nic nie było. Jest ktoś tak do zniszczenia? Jest skrzynka. Z której nie mogę jej wziąć doskonale, tędy nie przejdziemy. Tu jest demon do pobicia. Dobra. To chyba jest najlepsze co mogę zrobić. Wciąż to daje mało, ale to niestety najlepsze co mogę. Jest taki, proszę? No niestety nie tym razem. Zawsze mnie to trochę przeraża, jak tankowaci są przeciwnicy pod koniec gry w SMT. Zwłaszcza, że większość tych demonów ma więcej HP niż może mieć u gracza. Czy w SMT 4 Apokalips najwyższy poziom, który jest dostępny, to 99 czy wyższy? Bo jak tak patrzę, to mogę być na dobrej drodze, żeby skończyć grę na 99. Jak tak dalej będę levelował. I zaczęło mnie to zastanawiać w sumie. Nie zdziwiłbym się, jeżeli byłby wyższy, szczerze mówiąc. Chwila. Przestań żyć. Deleted. Men lead. Deleted. Naprawdę? Dobra, tu wpadnie poziom. Brakuje mi jeszcze jednego i teoretycznie mógłbym tam pójść po to. Ale nie chcę tam schodzić, bo chcę zwiedzić wszystko, a chyba na dole jeszcze czegoś nie widziałem. A może i widziałem? Nie, bo tu była tylko ta arena do walki. A może i wszystko widziałem już w takim razie? Bo tu przejścia nie było, tu była skrzynka tylko. A, spanowałem się wcześniej, którego miałem powiedzieć. Posadzałem pasek na statyw. Może żeby gracz myślał, że to jest taka sugerowana maksymalna wartość albo coś. Nie wiem, to jedyne co do głowy przychodzi. Mazja tań byłoby złym pomysłem. To też byłoby złym pomysłem. Biorąc pod uwagę jak działają buildy w tej grze, to nie idę po to, żeby inwestować w cokolwiek poza tym. Poza głównym statem obrażeniowym. Może trochę agility, żeby trafiać.
Nie wiem jak lag, czy to rzeczywiście jest przydatne, czy nie. Chwila. Tu nie byłem. I tu nikogo nie ma. Czy ja mogę to wrócić? Mogę to wrócić. A to pewnie są drzwi w jedną stronę, ale tego już nie będę sprawdzał, bo mam przyćmika. Dobra. Instakill, proszę. Absolutny zero instakilli. Człowiek tylko chciał dostać innego instakilla, ale w chwilach ty instakilluje. Nawet tego mojej dawo. Okej, tym razem trafił. Czy dostanę jak pan Smith? Nie. Dlaczego taka mi to robi? Z czego w ogóle jak pan Smithy zapią? Bo ewidentnie albo ze studentów, albo z Teriona mogą. I kwestionuję, jeżeli z Teriona dostaje się mięso. Tak wiem, Sylwia zdaje sobie sprawę. Expanse Meat to było doskonale. Teraz tylko muszę się tam wydostać. Wydaje mi się, że da się w miarę sensownie stąd wyjść. Bez namiętnego plątania się. W ogóle czy te drzwi w jedną czy dwie strony były tylko wcześniej, czy one dalej są, tak się zastanawiam. Bo teraz nigdy się nie zablokowałem i stąd takie rozkminy. Chce mi się was bić, mogę was pobić. Bo jeżeli teraz by w obie strony, to fajnie, że dużo łatwiej jest to po prostu na początku zostawić i potem przy chce i podwiedzać. Nie, żeby było to za bardzo aż tak dużo do odwiedzania, ale... Cool, designy demonów w SMT, czy coś. Dobra. Skoro to mamy, to czas zacząć szukać tych nieszczęsnych demonów do pobicia. Zgaduję, że Cosmic Egg jako tako to jedna z tych lokacji, które są albo ostatnią lokacją w grze, albo przedostatnią lokacją w grze. Tylko jeszcze nie wiem, czy mamy do niego wstęp, czy nie, generalnie. Bo wygląda jakbyśmy nie mieli, pewnie to jest na zasadzie, że musimy mieć pogadę z Pudziwaro, żeby on nam trochę wyjaśnił sprawę i w ogóle jada. A i tak swoją drogą, żeby nie było, jak wspominałem wcześniej, że kojarzę jeden spoiler z Flendem, to nie był ten spoiler, który kojarzyłem, ten, który dziś widzieliśmy na Wiki. Więc miałem takiego zamkera. I tak wiem, że pisaliście, że nawet wiedząc o tym można się porządnie jumpkerować, ale wiecie o co chodzi. Te miejsca... Na razie kody na ślepo, bo przy okazji chciałbym kasę zebrać na relikwii trochę. Ale jeżeli niczego nie znajdę, tak kompletnie niczego nie znajdę, to zacznę się posiłkować questlogiem, żeby wiedzieć gdzie iść. Ciekawe, co to był za spoiler. Dawię się w swoim czasie. Czy jakoś tak? Ola. Czy z nimi da się gadać? Bądźmy sojusznikiem. O kurwa, pojebało cię.
O, to było zaskakująco łatwe, jak na to, że to Reaper. Zaczęli z Reaperami się paskudnie gada. Więc to, że tu się udało, było dla mnie niemałym zaskoczeniem, to na pewno. Na co ty jesteś w ogóle podatny, kolego? Na nic. Ciekawe. Dobra. Gdzie są wszystkie wasze relikwie? Jak myślicie, ile czasu zajęłoby mi, zanim mógłbym spodziewać sobie tych demonów, które gra mi proponuje? Jeżeli miałbym farmić tylko relikwie. Mam wrażenie, że zdecydowanie nie chciałbym tego robić na widni. Czemu sceny w kompendium w tej grze muszą być takie duże? Jezu! Wiem, że gram na hardzie i w ogóle, ale... To jest właśnie ten typ poziomu trudności, którego nie lubię, że on się sprawdza tego, że powiedzmy wszystko jest na przykład drogie, tak? A nie, że walki są trudne. Czyli, że ciężej jest się przygotować do walk, a nie prowadzić walki, jako takie. Jeżeli wszyscy przeciwnicy odbijają fizyczne ataki, Gaston... A, bo jak rozumiem, Gaston może się wbijać w tury gracza. Dobrze rozumiem? Au! Ja specjalnie podniosłem broń, żeby mnie nie zaskoczyła. Nie będę tego komentował. Tak. To nie przekinaj? Okej, poszła sobie diabły. Rozumiem. Widzisz mnie? No ewidentnie już nie widzę, bo poszła w chuj. Na pewno mogę trochę kasy zgarnąć idąc sam na powłótnie. Ten nowy shelter, że chyba nic nie było, right? A były rejfie. I terminal. Przyzwyczajenie ściskam S2, bo to jest skrót do biegania w... Na przykład przycisk do biegania w personie. To jest najgorsze uczucie, kiedy człowiek tak się przyzwyczai do jakichś rzeczy. Aż potem próbuję ich używać w innych podobnych grach. Najgorzej tak miałem chyba jak grałem w różne soft-like'i w tym całym czasie. I przez to próbowałem na przykład dodżować innym przyciskiem. O jest, to była absolutna katastrofa. Będę mogę przejść tu. Tutaj... I pytanie, czy tu coś jest? Pewnie nie, ale stale się nie doszkodzi. Zwłaszcza, że tej relikwie były drogie, było 5-gwiazdkowe. Teraz nie ma relikwii. Z tego co pamiętam, one się spawnują zależnie od prawdziwego czasu. Opóźnienie. Jeżeli ktoś mi się dziwi, dlaczego ja lubię używać state'ów do tego typu rzeczy, to to jest moja odpowiedź.
Jestem niemalże pewien, że gdybym teraz stwierdził, że ej, słuchaj, opuszczę broń, to nagle by jej się to spodobało. Nie rozumiem tej gry po prostu. Dobra, czy tu coś jeszcze jest? Zobaczmy. Na pewno to będą coiny rejki pięciogwiazdkowe. Lecimy do Johto! Najlepsza generacja Pokémonów, czy coś? O, nieprawda, czwarta jest lepsza! O, nieprawda, piąta jest lepsza! O, o, o. Okej, okay, to nic nie ma. Ja chyba najbardziej lubię mimo wszystko Heart Gold, Soul Silver. Teraz jak o tym pomyślę. Dużo poprawiają względem oryginałów, na tyle, że wolę w nie grać niż w oryginały. I przy okazji są jednak nieco bardziej wymagające. Bo to jak wygląda Kanto w oryginalnych Pokémonach, to jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem. Dobra, gdzie jeszcze mogę pójść? To nie dole. I domyślam się, że tu będzie równie dużo co w innych miejscach, w których nie byłem, tylko da. Nie podoba mi się absolutnie to, jak to zostało ujęte. A jednocześnie jestem za głupi, żeby odpuścić sobie pójście tutaj. Nie po tym, jak powiedziano mi słowo Fiend. Hello there. Pożałuję tego, prawda? Chyba tego pożałuję. Zobaczmy, 72, 72, 72, silne. Ładan. This is bad. To na nas overlost Tokio 4. Wydaje mi się, że nie. Ale nie pamiętam już tego overlordu. Mazie, daj mi brzmi jak twój pomysł. Co jest jego słabością? Co może być jego słabością? Za często parę walki nie wkraść tego. No, tak się trafiają, no to ja ci poradzę. To nie jest tak, że specjalnie wpadę walki, żeby nie dało się go usłyszeć. Nie chcę Agidine. To kurwa Resist. Też nie. O Boże, tak mi lepiej wytrzymała. Au, 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 au. Okej, okay, przynajmniej wpudowała. Sam? Okej. Okay. To sam zadziałało. Przyda mi się coś leczącego. Bo okay, bardzo tutaj będą rzeczywiście findy. I one będą spuszczały mi w pierdolę, jak tylko do nich podejdę. Nie wiem, ale ewidentnie da się... Czekajcie. Okej, da się... Zastanawiałem się, czy dlaczego da się stąd wyjść, ale widzę, że się da. Moje dawno nie grałem w SM4 i nie pamiętam chyba muzyki z Overworldu. Okej, czyli z niej się nie da gadać. Co ja to mogłem to przewidzieć? Chcę dostać Hama Stone'em po ryju? Tak jest to w Grand.
Jezu, co ci? Czemu ci przeciwnicy są tu tak wytrzymali? Przestańcie być tak wytrzymali. Zwłaszcza, że nawet nie daje dużo XP. Ma ochotę ich pomijać, biorąc pod uwagę, że nagody za to są znikome. O mój Boże, jakie skrzynki mogą być? Twisted Ticket. Czym są te bilety? Coś tam talon na dziki balon? Oho. I wonder will... O kurwa. Tak. Raz, Pendy. Bilety na finalną symfonię. Takie bilety to luzem nie leżą. Ja będę czy później spoduję. Tak by the way. Będzie mi bardzo smutno z tego powodu. Przez to Laster Candy. Wiesz co, Hama z tą. Nie potrzebuję całego Hamona. Tutaj czy coś jest? Dzięki za gierki, Sevik. Już idę w nie grać. O mój Boże. Uwaga, uwaga, robimy to. Jak działa DLC na Switch? Nie próbowałem instalować, powiem szczerze. Przyznaję się bez bicia, że nigdy nie próbowałem instalować DLC. Więc nawet nie mogę jakoś jednoznacznie się wypowiedzieć. Ja dopisywałem, prawda? Coś jak osobny dom. Wydaje mi się, że to jest coś jak osobny dom, że się to instaluje. Tak, odpalmy, to może pójść nie tak. O. Cześć, Dawid. Dawid na mnie czekał. Kto on ma poziom? 80. Fuck me sideways. O kurwa. To się zapowiada świetnie. Ktoś nie był jeden z pierwszych. On ogólnie jest jeden z pierwszych zazwyczaj. Będzie miał tylko dwie tury. To nie ten Fint Malcinie. Nice. Trafiłem. Czy ja chcę spamować ich posing w do końca swojego życia? Chyba tak. Bo w sumie czemu nie? Nie podoba mi się, że tym razem Halloween mnie nie uda to... O kurwa. Skarbi śpi, to wiem. Czy jak tym epatę? Tak, chcę epatę. Chcę też daje dekundę. Bo nie ma podejrzenia, tego nie robię. I będę wtedy po dalej tury. Jestem bardzo ambitnym toku walki. Trochę boli. Okej, czyli teraz mam dwie tury.
Czyli mogę efektywnie udawać, że go biję. Podkreślam udawać, bo nikt poza protagonistą nie bije obrażeń mojej drużynie. Jak stajemy minus 2, 3. Okej, to atakuję w takim razie. Nice. Śmierki weszły doskonale. A Dawid wciąż się dzieje, trzyma i mnie to niepokoi. Bo to znaczy, że on ma duch HP. Pomyślcie sobie, że taki pięć miałby być na początek którejś gry. W sensie, że tak silny. Możesz Wolding Shot zamiast tego, proszę? Czy możesz przestać mnie usypiać, proszę? Z Dawidem ja spadłem, nie ma żartu, fajno, da? Dobra, weź pachni, weź Theodine. A tego nie widziałem. Fajna ciekawostka. Ale póki co on jest generalnie niegroźny, tylko ma zdecydowanie za dużo HP. Jak widać na załączonym zresztą, że no, ja mu aż tak dużo nie zadaję w perspektywie pewnie tego, ile ma HP. Ale jednocześnie to ja mogę. Dosłownie mocniej siebie zbuffować i jego zdebuffować już nie mogę. Musiałbym mieć więcej ofensywnych demonów, żeby szybciej go bić. O mój święty Boże. Widzę, że the fun ends here, jak to mówią. Gdyby tylko ktoś mógł wydawać mi obronę przed statusami, to nie? Gdyby kurwa tylko. Gdzie to jest? Bo nie wytrzymię. Aluja, weź się przydaj, proszę. Czy Handicap sobie mi zmniejszyło wpady? Czy mi się wydaje? Nie, ta walka może stać. O-o. Kimek połowa obrażeń, proszę chuj. Z pagami chcę wycić całej szczury. Eee...
Jezu, jak on się nazywał? Mam to na końcu języka i mnie to straszliwie denerwuje. Coś tam z Hamelin? Jezu, nie przypomnę sobie. O mój Boże. Alleluja, włączyłeś swoją ostatnią szarą komórkę? Aha. Czyli ta walka ma limit tur. Aha. A, przynajmniej o tyle dobrze, że możemy tam wrócić i on będzie miał jeszcze tyle samo HP. Tak, tak paskudne. Dobra, chcę wrócić do najbliższego terminala. Potrzebuję wrócić do najbliższego terminala. Biorąc pod uwagę, ile mam many, to na pewno. I znalazłem się na przyszłym streamie, kompletnie zapomnę, że tam było coś, co powinienem odwiedzić. Zobaczcie, że tak będzie. Shibuya? Ciekawe, jakie inne findy. Domyślam się, że będzie jeszcze gorzej. Czy też raczej nie spodziewam się absolutnie niczego innego. Aż z ciekawości chyba wezmę sobie, wygoogluję to streamie. Bo póki to wygląda straszliwie. Znaczy domyślam się, że jeżeli tak napisali, że film zacznie z takimi HPK-ami, z jakim go zostawiliśmy, to mogę tam pokroić jakieś paręnaście razy. Zacisa Summon. O właśnie, to jest to, co miałem w głowie. Dostarczmy żarełko, które chcieli. Yep. Mięsko, yep. Debilitate. Najgorsze jest to, że z jednej strony debilitate, ale jednocześnie jestem niemalże pewien, że on by go nie używał. I to by mnie straszliwie frustrowało. Dobra, zapisujemy sobie i na dziś sobie skończymy. I to jest już 53 godziny prawie. Tak, jest dużo dłuższe niż myślałem, że będzie. Także na dziś to było na tyle. Planuję, tak jak mówiłem ostatnio, robić w tygodniu streamy. W poniedziałki się do 10 będą Mega Many Zero, zależnie od tego jak mi będą szły, to będą krócej dłużej. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.